Popatrzmy na te dwa trójkąty. Co jesteśmy w stanie o nich powiedzieć? Na pewno możemy powiedzieć, że nie są one przystające, to znaczy, że nie są one identyczne, bo widzimy ewidentnie, że długości boków tego trójkąta są większe niż długości boków tego trójkąta. Ale jest coś, co łączy te dwa trójkąty. Popatrzmy. Ten kąt, który zaznaczony jest tutaj na pomarańczowo, ma swój odpowiednik w tym trójkącie. Odpowiednim kątem jest ten kąt, który jest zaznaczony w ten sam sposób. To oznacza, że te dwa kąty mają taką samą miarę. Również ten kąt ma swój odpowiednik w tym trójkącie i ten kąt znajduje się tutaj. To jest kąt XYZ. Oraz kąt BCA to jest ten zielony. Kąt ma swój odpowiedni kąt w tym trójkącie. To jest ten kąt zielony. Każdy kąt tego trójkąta ma swój odpowiednik, w tym trójkącie, i to znaczy, że miary kątów tego trójkąta są takie same jak miary kątów tego trójkąta. To jest, pierwszy, to jest pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć. Teraz druga rzecz, popatrzmy. Naprzeciw tego kąta, który jest zaznaczony dwoma łukami, znajduje się bok, który ma długość 15. Naprzeciw odpowiedniego kąta w tym trójkącie znajduje się bok, który ma długość 5. Gdybyśmy przemnożyli sobie piątkę przez 3, otrzymalibyśmy tutaj 15. Wybierzmy teraz bok, który leży naprzeciw tego kąta, to jest 21. W tym małym trójkącie naprzeciw tego samego kąta znajduje się 7. Gdybyśmy 7 również przemnożyli przez 3, otrzymalibyśmy 21, czyli tutaj mamy takie same liczby. Popatrzmy, naprzeciw zielonego kąta tutaj znajduje się 8. Gdybyśmy 8 przemnożyli przez 3, również przez 3, to. Mielibyśmy długość boku, który znajduje się naprzeciw tego samego kąta, tylko że w tym dużym trójkącie. I te dwa trójkąty, które tutaj się znajdują, możemy o nich myśleć w taki sposób, że ten trójkąt jest powiększoną wersją tego trójkąta, bądź odwrotnie, ten trójkąt jest pomniejszoną wersją tego trójkąta. I tak właśnie e, dwa trójkąty, które posiadają właśnie takie cechy, e, nazywają się e, trójkątami podobnymi. W jaki sposób e, oznacza się trójkąty podobne? Zacznijmy od tego trójkąta: trójkąt ABC. Jest podobny, symbol podobieństwa to jest tutaj taka falka. Do trójkąta, i teraz popatrzmy. To jest bardzo ważne. Gdy zapisujemy, że dwa trójkąty są podobne, to musimy w odpowiedni sposób tutaj podawać wierzchołki. Popatrzmy. W tym trójkącie zaczęliśmy od wierzchołka, który znajduje się przy tym pomarańczowym kącie, później poszliśmy do wierzchołka, który znajduje się przy tym fioletowym kącie, a na końcu poszliśmy do wierzchołka, który znajduje się przy zielonym kącie. W taki sposób musimy zapisać drugi trójkąt podobny, czyli zaczynamy od wierzchołka przy pomarańczowym kącie, to jest x. Idziemy do wierzchołka przy fioletowym kącie, to jest Y, i kończymy na wierzchołku przy zielonym kącie. I ten zapis oznacza, że te dwa trójkąty są podobne. I jeszcze raz, jeśli będziemy chcieli mówić o podobieństwie trójkątów, to będziemy chcieli myśleć o powiększonych bądź równoważnie o pomniejszonych wersjach trójkątów, no bo widzimy, że ten trójkąt jest powiększoną wersją tego trójkąta, albo odwrotnie, ten trójkąt jest pomniejszoną wersją tego trójkąta, więc zapiszemy to sobie. Pomniejszone. Pomniej, pomniej, bądź powiększone, powiększone. Wersje, wersje trójkątów. No. Tak jak powiedziałem przed chwilą, widzimy, że tutaj ten trójkąt jest powiększoną wersją tutaj tego trójkąta. I podobieństwo jest troszeczkę bardziej luźne niż przystawanie dwóch trójkątów, ponieważ przypomnijmy sobie przystawanie oznacza, że dwa trójkąty są identyczne, czyli byśmy mogli obracać dwa trójkąty rysować je troszeczkę w innych miejscach, obracać właśnie, ale dwa trójkąty będą przystające, jak będą miały identyczne długości boków, jak po prostu będą takie same. Dwa trójkąty są podobne, jeśli tutaj będziemy mogli również je obracać, zapisywać w różnym miejscu na tablicy, ale będziemy musieli pamiętać o tym, że to będą powiększone bądź pomniejszone wersje trójkątów. Czyli po prostu widzimy, że każdy bok tego trójkąta musieliśmy zwiększyć trzykrotnie, aby otrzymać tutaj ten e, trójkąt. I teraz warto jeszcze wspomnieć o związku pomiędzy przystawaniem a podobieństwem trójkątu. Wyobraźmy sobie, że mamy zupełnie inne dwa trójkąty, czyli że mamy trójkąt, na przykład CDE. To co teraz piszę, nie ma tutaj na razie związku z tymi trójkątami, które są tutaj na tablicy. Wyobraźmy sobie, że jakiś trójkąt CDE jest trójkątem przystającym do y, drugiego trójkąta FGH. Co to oznacza? To oznacza, że te dwa trójkąty są identyczne. Teraz popatrzmy. Te dwa trójkąty są podobne i widzimy, że, każdy, że długość każdego z boku tego trójkąta przemnożyliśmy przez 3. Jeśli wiemy, że dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są podobne, to długości. Boków tego trójkąta musielibyśmy przemnożyć przez 1, aby otrzymać długości boków tego trójkąta. I wiemy również, że miary kątów tego trójkąta są takie same jak miary kątów tego trójkąta, bo te dwa trójkąty są identyczne. Czyli jeśli dwa trójkąty są przystające, to będziemy mogli wyciągnąć taki wniosek, że te dwa trójkąty będą podobne. Czyli że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FGH. Ale nie można wyciągać tutaj odwrotnego wniosku, czyli nie zawsze nie będzie tak, o że jeśli mamy dwa trójkąty podobne, to nie będziemy mogli wyciągnąć wniosku, że one są tutaj przystające. No bo tutaj mamy świetny przykład na to, że dwa trójkąty, które są podobne, nie są przystające, no bo widzimy, że nie są one identyczne. Przejdźmy teraz do wyjaśnienia jeszcze raz to, co sobie powiedzieliśmy, czyli dwa trójkąty są podobne, to znaczy, że Odpowiednie kąty są przystające, czyli odpowiednie, odpowiednie kąty są przystające. To znaczy, że kąt BAC, że kąt BAC jest taki sam jak kąt YXZ, jak kąt YXZ. Wtedy kąt ABC, kąt a, B, C jest taki sam czy jest przystający do kąta. X, Y, Z do kąta. X, Y, Z oraz kąt BCA oraz kąt. Kąt BCA jest taki sam jak kąt YZX. Jak kąt y, x. Czyli będziemy myśleć o tym w ten sposób. Jeśli będziemy wiedzieli, że dwa trójkąty są podobne, to będzie znaczyło, że miary kątów tego trójkąta są takie same jak miary kątów tego trójkąta oraz jeśli będziemy mieli informację, że wszystkie tutaj trzy pary kątów są takie same, czyli miary kątów jednego trójkąta są takie same jak miary kątów drugiego trójkąta, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że te dwa trójkąty są podobne. Czyli to są wnioski dotyczące kątów. Teraz przejdziemy do wniosków dotyczących długości boku. Jeśli chodzi o długości... Boków. No powiedzieliśmy sobie, że jeśli będziemy myśleli o podobieństwie dwóch trójkątów, jeśli dwa trójkąty są podobne, to będzie to oznaczało, że będziemy mieli do czynienia z pomniejszonymi bądź powiększonymi wersjami trójkątów. To zależy w jaki sposób będziemy tutaj na nie patrzyli. I to oznacza, że długości boków jednego trójkąta są przemnożone przez tę samą liczbę, czyli w tym przypadku tutaj trójkę, aby otrzymać odpowiednie długości boków drugiego trójkąta. No gdyby tutaj, gdybyśmy tutaj na przykład mieli dwa dzieli, albo 32 o. To ósemkę musielibyśmy przemnożyć przez cztery, czyli długości tego boku. Nie mnożylibyśmy przez ten sam czynnik co długości pozostałych boków, i te dwa trójkąty nie byłyby podobne. I zapiszemy sobie to teraz. Ja przerysuję te dwa trójkąty, pamiętając tutaj, że ten bok odpowiada tutaj temu bokowi, ten bok będzie odpowiadał temu bokowi oraz ten bok będzie odpowiadał temu bokowi, bo te odpowiednie boki znajdują się naprzeciw tych samych kątów, czyli przewinę sobie troszeczkę o. Tablicę. I teraz tutaj O. Może tutaj narysują te dwa trójkąty, czyli tutaj będziemy mieli trójkąt ABC. O, tutaj A. Tutaj B. Tutaj C. I ten drugi trójkąt, który był mniejszy. X. Z. A tutaj Y. I teraz zapiszmy sobie O. Czyli to, że dwa trójkąty są podobne, to jest równoważne tutaj temu, że w tym przypadku ten bok AB miał swój odpowiednik tutaj to był XY, i długość boku AB otrzymaliśmy w taki sposób, że długość boku XY przemnożyliśmy przez trójeczkę i ta trójka o. Jest często oznaczana symbolicznie jako k i to nazywa się skalą podobieństwa, czyli ten czynnik, przez który przemnażaliśmy tutaj długość każdego boku, nazywa się skalą podobieństwa. I teraz tak samo było w przypadku y, tutaj tych boków. Ten bok, pamiętamy, to był odpowiedni bok tutaj, tego boku, czyli y, bok. Długość boku BC otrzymaliśmy poprzez przemnożenie długości boku YZ również przez tę samą liczbę, przez skalę podobieństwa przez K. To się oznacza właśnie jako K, i jeszcze mieliśmy tutaj AC i XZ i długość boku AC otrzymaliśmy przez przemnożenie długości boku XZ przez ten sam czynnik przez naszą skalę podobieństwa. I teraz popatrzmy. Podzielmy pierwsze równanie przez XY, drugie przez y, z, trzecie przez XZ, Tak, abyśmy tutaj wyznaczyli sobie k. Czyli tutaj otrzymamy a, b przez x, równa się k. Drugie równanie przyjmie tutaj takie, taką postać. BC c przez y, z równa się też K. O. I jeśli to równanie podzielimy obu przez przez XZ, to otrzymamy AC przez z równa się K. Jak możemy zinterpretować iloraz długości dwóch odpowiednich boków? Możemy to potraktować jako stosunek długości odpowiednich boków. Ten bok. Oraz ten bok to są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach, bo one znajdowały się naprzeciw tego samego kąta. Tak samo te dwa boki oraz te dwa boki. Tutaj to jest nic innego jak stosunek długości odpowiednich boków. AB dzieliliśmy przez xy, BC przez yz oraz AC przez xz. I widzimy, że stosunek długości tych odpowiednich boków zawsze jest taki sam. Jest równy tutaj tej liczbie k. Więc będziemy mogli to zapisa zapisać tutaj w ten sposób, że stosunek długości tych boków odpowiednich, które są zaznaczone na niebiesko, jest taki sam jak stosunek długości tych boków, które są zaznaczone na fioletowo, tych innych boków, tych innych odpowiednich boków. O. I to są również odpowiednie boki, więc badamy stosunek długości tych odpowiednich boków i mamy AC przez XZ. Czyli widzimy, że y jeśli będziemy wiedzieli, że dwa trójkąty są podobne, to będzie to oznaczało, że stosunek długości odpowiednich boków, czyli możemy to rozumieć w ten sposób też, że tych, które znajdują się naprzeciw tych samych kątów. Są tutaj stosun stosunki długości tych odpowiednich boków są identyczne. Widzimy, że AB przez XY jest taki sam jak BC przez YZ i to jest to samo dokładnie przez AC oraz XZ. I pamiętajmy, że jeśli zbadaliśmy pierwszy stosunek w taki sposób, że długość tego boku jest w liczniku, a długość tego boku w mianowniku, to zawsze będziemy musieli się tego trzymać. Tutaj zauważmy, AB jest w liczniku, to jest długość boku tego trójkąta. BC to jest długość boku tego trójkąta. AC to jest długość boku tego trójkąta. Nie moglibyśmy Zrobić tego w taki sposób AB przez XY, a później na przykład tutaj YZ przez BC. Skoro długość boku tego trójkąta mamy w liczniku, to już będziemy musieli się tego trzymać i widzimy, że tutaj w licznikach są długości boków tego trójkąta, a w mianowniku długości boków tutaj tego trójkąta. Tutaj w mianownikach, o nie w mianowniku. I y, skoro i właśnie jeśli stosunki długości odpowiednich boków będą identyczne, to będziemy mogli powiedzieć, że dwa trójkąty są podobne. Oraz jeśli będziemy mieli informację, że dwa trójkąty są podobne, to będziemy mogli od razu wiedzieć, że stosunki długości odpowiednich boków są identyczne. I widzimy, że tutaj mamy dwie strzałeczki, że to działa w dwie strony. Jeśli chodzi o kąty, jeśli chodzi tutaj o te długości boków, i również będziemy mogli wyciągnąć wtedy taki wniosek, że jeśli odpowiednie e, kąty są identyczne, to stosunek długości odpowiednich boków będzie będzie taki sam. Oraz jeśli będziemy wiedzieli, że stosunek długości boków, stosunek długości odpowiednich boków jest taki sam, to będziemy mogli powiedzieć, że odpowiednie kąty są przystające, czyli są takie same. I to jest na razie, co powinniśmy wiedzieć tutaj o podobieństwie tych trójkątów. Ja wiem, że to jest na razie teoria, ale zapewniam, że tutaj ta teoria, te stosunki, to co teraz sobie tutaj powiedzieliśmy, na pewno będą wykorzystywane w zadaniach.